Cześć wam wszystkim z tej strony pamiętam, że nagrywam kolejny odcinek z Fall Guys. I dzisiaj, my drodzy, przyszedł czas na e, zrobienie tier listy map. Fall Guys. Dużo osób się mnie pyta, jaka jest moja ulubiona mapa, jakie mapy nie lubię, i tak dalej. Więc dzisiaj postanowimy, postanowiłem sobie zrobić tier listę wszystkich map z Fall Guys od początku gry. Więc możliwe, że też odkryjecie jakieś mapy, których nie znaliście. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z Fall Guys, a łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, po to, aby być na bieżąco, żadnego odcinka moi drodzy nie przegapić. I wbijajcie na mojego Instagrama, ponieważ dzisiaj albo jutro będę nagrywał odcinek z widzami. E, dlatego zapraszam, będzie to kolejny odcinek z serii 60. Osób na jakiejś mapie, więc jeżeli chcecie brać udział w nim, to wpadać na mojego Instagrama, wbijać też na live'y codziennie, godzina 17, odcinki codziennie, godzina 10:15. Sprawdźmy sobie na szybko sklepik, czy jest coś nowego. E, na razie nie. To się w ogóle zmieni niedługo na. Znaczy nie, to się zmieni o. Tutaj będą skiny WWE, bo ostatnio był odcinek z przeciekami, jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam, bo mocny odcinek. Eee, I dobra, czy my tu coś mamy ciekawego? Mamy taki kolor, kupujemy oczywiście. Potem mamy... O, ej, to jest nawet OP, to mi się nawet podoba. To jest nawet spoko platka, więc nawet, nawet. I grabber nickname, dobra. No to co, moi drodzy, przechodzimy już sobie do robienia... Tier listy Fall Guys. Dobra, moi drodzy, więc mamy już tutaj stronkę, gdzie można sobie zrobić, właśnie, tier listę wszystkich map. Mamy tutaj S, czyli takie, jakby moje ulubione, S trochę mniej ulubione, A, no i F, wiadomo, że te, których najmniej lubię. Mamy map bardzo dużo, to są wszystkie mapy podobno z Fall Guysa od początku gry, więc lecimy sobie oczywiście po kolei. Jako pierwszą mapę mamy Basketball. Basketball widzowie. Ostatnio jest dosyć często na finach. Fajnie mi się gra, można robić jakieś trickshoty, więc ja bym ją dał. Kurczę, ciężko jest też zaczynać od jakiejś mapy. Potem będę to jeszcze pewnie zmieniał, ale ja myślę, że basketball mógłby być na A. No, basketball jest taką mapą, którą lubię, ale nie jakoś mega. Taka, że jest spoko. Potem mamy mapę Big Fans. Big Fans, no to wiadomo, mapka fajna. Też myślę, że spoko też bym dał na A, szczerze mówiąc. Potem mamy, nie wiem jak się ta mapa nazywa, ale to jest ta mapa, gdzie stoicie na takiej platformie slime i lecą w was różne jakieś rzeczy. Nie za bardzo zanim przepadam, jest trochę nudna i czasami te rzeczy tak dziwnie latałem, że ciężko jest uciec. Ja będę na jakieś kurcze C, D. No, dajmy C, na razie dajmy C, niech będzie -y, Freezy Peak, chyba mapka, coś takiego. Zarombista mapa, serio, mega lubię, więc to myślę, że na S bym dał, albo nawet na S. Zobaczymy później, jak będę dawał. E, ta mapka mm, to jest z tymi kółkami. E, ona się nazywa Hopsy Legends, coś takiego. No, nie wiem, jakoś tak. E, ona też jest bardzo fajna, lubię nią grać. Mm, ale, kurczę, czy ja bym dał ją na ten sam poziom co Big Fansa i Basketball? Chyba nie, trochę niżej. Dałbym na B. No, myślę, że dałbym na B. Hoverboard, o nie, to, to daje D. To kiedyś lubiałem, ale teraz jest tam tyle jakichś różnych dodatków, że jest to ciężko przejść i daje na dev wywalone. E, potem mamy Knight Fever. Mapa też dosyć fajna, szybka, łatwo się ją przychodzi. Myślę, że na równo bym dał z tą mapką. E, następnie mamy mapę, gdzie się pingwina trzyma. E, to, to jest timówka z tym pingwinem. Kurczę ta timówka z pingwinem. Hmm... Ona też nie jest jakaś na... Ja bym dał... O, tutaj bym wpasował. no Na C myślę, że byłoby spoko. E, power trip, power trip, mapka, ja bym dał s bo jakoś fajnie wymyślony jest ten tryb, nie wiem, lubię go grać. Roll on. Mm, roll on, gdzie bym dał widzowie? kurcze, ja bym dał roll ona, myślę, że tak na Na B. Ona jest taka. Taka nie za fajna, nie jakaś słaba, tak średnio bym powiedział. Potem ta mapka, tą bym też dał na B, ona jest taka w miarę okej. Okay. Skyfall, Skyfalla lubię, dałbym s luźno. Potem tą mapę, nie wiem jak ona się też nazywa. Tu była potężna akcja kiedyś robiona na live'ie, ona jest w miarę fajna, więc ja bym dał na A. Chociaż czasami są te dodatki, gdzie na początku jest takie wałki na boki wiatrak, to, to to jest niefajne. Ale generalnie dałbym ją wysoko. Slime Scrapper, mapa też bardzo fajna, ja bym dał s -ke bo lubię grać i fajne jakieś trickshoty można na nie robić. Toczenie kulki w śniegu. Nie toczenie kulki zwykłe, bo są dwie takie mapy. Toczenie kulki w śniegu, kurczę, nie wiem, spoko jest ta mapka dosyć. Jakbym miał dawać, to chyba na A bym dał, no myślę, że na A. O kurczę, dawno tego nie grałem. Ej, ostatnio jest mniej tej mapki, nie wiem, czy zauważyliście. Airtime, ona się nazywa. Mm, ona jest w miarę spoko. Lubię się respić po tej stronie, gdzie jest to takie kółko. Więc jeżeli się respić po tej stronie, to dałbym wyżej, jeżeli się respić po drugiej, to dałbym mniej. Ale ogólnie taka neutralna, takie B bym dał myślę, tak? Na środku akurat z wszystkich. Blastball finał. Blastball jest dosyć ciekawy ale kurczę pieczone. Mm, kurczę, no, Blastball ja bym dał, ja bym dał na... na B czy na A. Kurczę, ja bym dał widzowy chyba na, na B, bym chyba dał. No, na B myślę, żebym dał. E, dobra, potem mamy, moi drodzy, block party. Block party jest w miarę OP, dałbym na A. Block party jest spoko. Potem mamy tą mapę, co się skacze przez kółka na tych trampolinach. To też jest w miarę OP, dałbym na A. Potem jest. O ta mapa, nie wiem jak się nazywała. Mamy w kurzach, ja bym dał ją na C. To jest to, że musicie zbierać te kulki takie, co wyskakują na różnych tych, więc ja bym ją dał nisko. Button basher, tego też nie lubię za bardzo. Dałbym. Nawet na D bym dał, no. Tego nie, nie, nie lubię za bardzo. Do. Nie, to nie jest dordasz to jest dordasz Dordasza dałbym. Tak, na C. Ona jest trochę nudna, a jak się nie trafi w drzwi, potem się z tyłu, to ciężko jest przejść dalej. Potem ta mapka. Ona też jest z tych starszych map. One jest w miarę spoko. Dałbym ją na B, taka bardziej. Nie aż na A, wiecie, taka neutralna, więc dałbym ją na B. Następnie jajka, tylko jajka te takie na. na tej mniejszej mapie. Te jajka na mniejszej mapie widzowie, kurczę, nie wiem, one są w miarę śmieszne. Można jakieś ciekawe akcje porobić. Ja bym dał na A nawet. E, potem jajka na tej większej, to też bym dał na A. W sumie jedno i to samo można powiedzieć. Fall ball to akurat nie, nie bardzo przepadam. Dałbym na, na C. E, następnie. Ma, o, dobra, dziękuję. Moja ulubiona mapa. finałowa Fall Mountain. Widzowie, to jest zbyt OP mapa. Naprawdę Fall Mountain uwielbiam. E, slime Climb. Slime Climb też na S. abym dał. Bo Slime Climb, Slime Scraper. Obie mapki bardzo fajne. Potem mapa, gdzie spadałem te owoce. Ja bym dał na A. Ona jest w miarę OP. E, full Tilt też bym dał na A, bo lubię. Potem ta mapka. Problem z tymi starymi mapami jest taki, że już w nie tyle grałem, że one mi się trochę nudzą, więc one będą zazwyczaj niżej. Mm, Kurczę, tą mapkę ja bym dał tak na B, bym powiedział. No, takie B, takie myślę, że będzie dobre na tą mapę. Hexaring, nie lubię Hexaringa, więc D bym dał. Może nie aż na F, ale D bym dał. Hexagon S, widzowie, hexagon jest OP. Mm, potem mamy co? Potem mamy. Aha, te piłki, hoarders, to się chyba nazywa. Mmm, kurczę, te piłki są takie średnie. Ja bym dał na C. No, myślę, że piłki dałbym na C. Potem tu mamy, co to jest. Aha, dobra, to są te timówki, takie, co się moi drodzy w te, co gracie timówkę i musicie jak najwięcej przez te kółka poprzeskakiwać timówkowo. Mmm, kurde, gdzie ja bym to dał? Ja bym to widzowie dał. na. B albo na C, kurczę. Zaraz jeszcze to będę przesuwał, ale na B na razie dam, bo jakby jak już będę miał większość map, to będzie mi łatwiej porównać yy, jak już będzie wszystko. a Tu jeszcze trochę tego zostało. Dobra, potem mamy Jinx. Oj, Jinxa nie lubię. Jinxa nie lubię, to jest najbardziej randomowy tryb. To jest F, widzowie. Od razu jump club jest spoko. Jump kluba bym dał na S nawet. On jest fajny. Jump showdown też. W sumie oba bym dał na S, bo. To jest to samo, ja jakoś lubię te, te finałowe mapy. Potem, co my tu mamy? Mm, co to jest za mapa? O, to jest chyba jedna z tych starych map. Czekajcie, bo nie widzę ją dokładnie. Eee, tak, to jest jedna z tych starych map, gdzie było takie kółko złote i w tym kółku trzeba stać, żeby nabijać punkty. One było dosyć śmieszne, więc ja bym dał na. Na B, ale. Nie, na B, na A nie, bo one jest fajne, ale. Ciężko jest jakby się zakwalifikować w tej rundzie, nie wiem czy ona jest jeszcze w grze, nie grałem jej od bardzo dawna, a moi drodzy, tego, robię mega dużo live'ów, gram na czinkach. nigdy mi się ona nie trafiała, więc wydaje mi się, że jej nie ma aktualnie w grze. Lost Tem nie, to nie jest Lost Temple, to jest pers. mapka spoko, śmieszna, można speedruny robić, więc dałbym na S nawet. Fajna los Temple, dziękuję. Najgorsze gówno, jakie można wymyślić. Nie, <laughs> nie, nienawidzę. To jest najgorsza finałowa mapa, serio. E, potem to. To jest w miarę ok, ale takie nudne, więc dałbym na, na C, bo na B nie zasługuje. E, to jest Pipe Dream, chyba śmieszna mapka. Fajnie się przechodzi, różne jakieś spoko te konkurencje, więc dałbym na A. Następnie trzymanie pingwina solo, to dałbym. Dałbym na. Na A czy na B, kurczę. Dałbym na A. A gdzie jest ten wcześniejszy pingwin? Wcześniejszy pingwin C to nie. Wcześniejszego pingwina dałbym na, na B w takim razie. Bo ten, ten pingwin jest spoko, fajny. Ten jest też fajny, ale gra się timowo więc jest takie bardziej randomowy, więc dałbym go trochę niżej. Nie, czekajcie, co to była za mapa wcześniej? Co ja tu ją ustawiłem gdzieś. Eee, że ja powiedziałem, że to jest pipe dream. Gdzie jest ta mapka? Gdzieś mi ona znikła, widzowie, bo tu jest chyba Pipe Dream. Nie, nieważne. E, dobra, więc jeżeli chodzi o tą mapę, moi drodzy, to kurczę, ona jest fajna, więc ja bym dał sobie ją na A na spokojnie. Tylko, że patrzcie, no tu jest Pipe Dream. Tu też jest Pipe Dream. No patrzcie, o te dwie. To jest ta sama mapa, widzowie. Czy ja coś pomyliłem teraz? Nie, czekajcie, idzie się tymi, tymi, wyskakuje się tam. Potem na końcu, albo pomyliłem, ty, nie wiem, ale obie te mapy są spoko, jeżeli ty nie jest ta sama, to obie są spoko, nie wiem, możliwe, że coś pomyliłem. Pchanie kuli, tego też mega dawno nie miałem, to jest pchanie kuli, ale nie w śniegu, tylko takie zwykłe i kto pierwszy do, do ją do bramki. Ona była śmieszna, ja bym dał ją na, na A nawet, no myślę, że na A mógłbym dać. Roll off, widzowie, nie lubię za bardzo, więc dałbym na C, nie aż na D, ale na C bym dał. Kolejny jakiś roll on, roll off, nie wiem jak się to nazywa, też bym dał C, nie przepadam za bardzo za tym. Następnie mamy Dizzy 8 mapa taka y, stara, ona jest w miarę spoko, dałbym ją na A. Następnie mamy, o nie, finałowy ogonek, to na F, bo jest głupi, nie umiem go wygrywać, więc daję go na F si e, sisow -so, dałbym na B, taka neutralna mniej więcej. E, potem ta kula to mnie trochę wkurza, więc dałbym ją na C. E, następnie to, nowa mapka O, to jest mapa z tego sezonu. Ona jest dosyć spoko, można też jakiś speedrun robić, więc na A bym ją wrzucił. E, potem te nosorożce, długo jej nie lubiłem, ale teraz wiem jak ją przechodzić, więc na A bym ją dał, bo jest w miarę śmieszna. Mapa, której dużo osób nie ogarnia, czyli że e, slime się podnosi, spadają owoce i trzeba stanąć na odpowiednich kratkach, no to mm, ona jest taka neutralna, dałbym ją na B, ona nie jest taka najgorsza. Następnie mamy tutaj yy, Aha to jest to złodziej tych cukierków, co ostatnio był tryb tego. To jest śmieszne, no to jest śmieszne, to jest fajne, fajnie się to gra, różne akcje mogą być ciekawe, więc na A bym sobie wrzucił e, ogonki Solo e, Myślę, że B. Ogonki teamowe C, bo jest tego dużo teraz i trochę mi się znudziło. Eee, to nie wiem, jak się nazywa. D, coś tam. Swifeller, czy jakoś tak. Nie wiem w ogóle, jak to się czyta. Fajna mapa, ja będę ją na A. Teen Ice, S. Ja, ja lubię finały po prostu. Nie, nie, nie pytajcie, czemu ja lubię finały, ok? Więc co druga, finała mapa jest u góry. Eee, potem, moi drodzy, eee, tip to, tip to, tip to, tip to, tip to dałbym na A. Dużo mam strasznie na A i B, nie umiem się decydować. Zaraz jeszcze będę coś pozmieniał, myślę. Co to jest za mapa? Aha, to jest ta nowa wyścigowa znowu. Eee, um, tam też bym dał na Nie, ja nie umiem widzowie decydować. Wolej fold to bym dał tu. Potem Tundra Run to jest takie dosyć mech, to bym dał nawet na C. Potem Wallguys. Wall guys jest śmieszne, dużo ludzi nie lubię. Ja, ja lubię w miarę Wallguys. Wall guys jest śmieszne, ja bym dał Wallguysa na S. Potem mamy tą mapę. Yy, ona jest teraz też dosyć cięż, często wybierana. Yy, Kurczę, na C bym ją dał, bo jakoś nie przepadam za nią. I ta mapka to Tom bym dał na B jako taka neutralna. Tak to się prezentuje u mnie. Myślę, że zaraz jeszcze coś pozmieniam i po prostu widzimy się jak już jakieś mapy poprzemieniam. Dobra, moi drodzy, myślę, że na tym możemy sobie zakończyć. Więc moje top 3 mapy to jest Fall Mountain. Hexagon i Jump Showdown, potem mamy Tinaisa, -Nice, Freezy Pika Power Powered Trip, Skyfall, Slime Climb, Slime Scrapper, Lily Lipers, Wall Guys, to jest, moi drodzy, Big Fans, Jump Club, Full Tilt, więc to są takie moje ulubione mapki. No, a potem już nie będę czytał, bo jest tego dużo, ale to są takie, które lubię. Więc y, tu mamy takie różne. Mamy tą taką y, kosmiczną. No wiecie, zresztą widzicie po obrazkach, myślę, że też już kojarzycie te mapy. B to są takie mapy, które są spoko, ale ani je nie lubię, ani je nie, jakby ani je. Yy, jakoś nie przepadam za nimi, ani nie tak, że są jakieś nudne czy coś, więc takie nijakie bym powiedział, to jest B, jak widzicie jest dosyć dużo takich mapek, potem C mapy, które już mniej lubię, to jest na przykład piłka, ona jest taka trochę średnia i zresztą jest timówką. a wolę grać solo niż timówki, yy, bo jak się nam trafią jakieś odklejusy, to ciężko wygrać, yy, Rolow też średni, rolloffa bym dał nawet niżej, Rolow na D bym wrzucił, ta mapa taka średnia to też, door też to, roll on zwykły, te piłki, snowball też, teamowe ogonki, tundra Ranto i Siso To myślę, że jak najbardziej się zgadza. Potem mapy, które już mocno nie lubię, to jest właśnie hoverboard heroes, button basher, hexaring i roll off. A te, które nienawidzę to jest Jinx lost temple. Eee, ogonek na finale, nie wiem jak się nazywa i myślę, że wiadomo dlaczego. Kto ogląda live, y, ten wie. No i co, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. że tak, życie łapaczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć!